W tym filmie opowiem o rozwiązywaniu równania kwadratowego metodą uzupełnienia do pełnego kwadratu. Chciałbym zacząć od tego, że jest to metoda uniwersalna, która się stosuje do każdego równania kwadratowego. Jeżeli zrozumiesz ten film, to właściwie nic więcej nie musisz wiedzieć o rozwiązywaniu równań kwadratowych. No, może nie jest to do końca prawdą, bo w następnych filmach pokażę Ci pewne wzory, które umożliwiają nieco szybsze rozwiązywanie tych równań kwadratowych. Te wzory nie są zbyt trudne, więc jeżeli na przykład jesteś uczniem i musisz rozwiązywać dużo równań kwadratowych, to warto tych wzorów się nauczyć, bo one na przykład na klasówce trochę czasu Ci pozwolą zaoszczędzić. Też jeżeli chcesz napisać jakiś program komputerowy krótki, który będzie sam rozwiązywał równania kwadratowe, to też ten wzór, który poznasz później, będziesz musiał w nim wpisać do tego komputera, ale istotą tych wzorów jest właśnie metoda uzupełnienia do pełnego kwadratu. I to jest po prostu, te wzory pochodzą od zapisania na ogólnych jakichś liczbach, niekonkretnych, tylko przy użyciu symboli, właśnie tej metody rozwiązywania równania kwadratowego metodą uzupełnienia do pełnego kwadratu. A więc ten film jest bardzo ważny i naprawdę, jeżeli go zrozumiesz, to zrozumiesz rozwiązywanie układów, nie układów, tylko równania kwadratowego. Więc przejdźmy do konkretnego przykładu. Mamy za zadanie rozwiązać równanie x kwadrat minus 4x równe 5. To jest równanie kwadratowe, nie wiadomo, występuje w kwadracie, jest część liniowa i część, która nie zależy od x. No i metoda uzupełnienia do pełnego kwadratu polega na następującej obserwacji, że my wiemy, jak rozwiązać takie równanie kwadratowe, prawda? Takie równanie kwadratowe łatwo się rozwiązuje, no bo to równanie mówi, że kwadrat pewnej liczby, która tutaj jest x plus a, jest równa 5. Wobec tego x plus a jest równe pierwiastek z 5 lub kwadrat liczby jest równy 5, to ta sama ta liczba jest równa pierwiastek lub minus pierwiastek. No i a jest jakieś dane, prawda? Czyli tego typu równania kwadratowe potrafimy łatwo rozwiązywać. Z drugiej strony, prawda, używając, czy też podnosząc to do kwadratu, zobaczmy, co dostaniemy. Dostaniemy x kwadrat plus 2ax plus a kwadrat równe 5. Czyli widzimy, że po lewej stronie mamy tak, mamy x kwadrat, mamy x pomnożone przez jakiś współczynnik, no i mamy ten a kwadrat minus 5, prawda, tutaj. Więc widać, że można spróbować to równanie doprowadzić do takiej postaci, żeby po lewej stronie był kwadrat pewnego wyrażenia, czyli próbujemy. Czyli to jest tak, widzimy x kwadrat, czyli tak, to a tutaj, żeby znaleźć to a, to widzimy, że ten wyraz przy x jest 2 razy a. Czyli zapiszmy ten wyraz, no, to jest to, muszę porównać z tym, prawda? Wobec tego x kwadrat napiszę plus 2 razy minus 2 razy x. Może tutaj troszeczkę to poprawię, tą strzałkę, bo nam trochę przeszkadza. X kwadrat plus 2 razy, prawda? Minus 4 to jest 2 razy minus 2. Plus coś równa się 5. No i teraz widzę, że to a tutaj, prawda, to jest moje a, czyli a jest minus 2. Czyli żebym po lewej stronie miał pełen kwadrat, kwadrat takiego wyrażenia, no to muszę dodać a kwadrat, czyli muszę dodać 4. No dobrze, ale chcę, żeby równanie było nadal spełnione, no prawda? Jeżeli dodam do lewej strony 4, to muszę dodać również do prawej strony 4. Czyli to jest to samo równanie. Nic tutaj się nie zmieniło. Do obu stron równania dodałem 4. Prawda? Wolno mi to zrobić. No ale teraz po lewej stronie mam x kwadrat plus 2 razy minus 2x
plus 4 i to równa się 9. No i teraz widzę, że to, co jest po lewej stronie, to jest x minus 2 do kwadratu równa się 9. Aha, czyli dostałem równanie w takiej formie. Zatem kwadrat pewnej liczby jest równy 9, czyli ta liczba jest równa pierwiastek z 9, czyli 3, czyli x minus 2 równe 3 lub x minus 2 równe minus 3. Teraz często stosowana forma zapisu, dobrze, żebyście się z tym oswoił, często to zapisuje się w następujący sposób. X minus 2 równe plus minus 3. To jest taki skrócony zapis dwóch równości, prawda? Że właśnie x minus 2 równa się plus 3 lub x minus 2 równa się minus 3. Ale myślę, że ten zapis ze słowem lub jest bardziej czytelny, więc może dalej będę go używał. Czyli x minus 2 równa się 3. No to co? Do obu stron dodaję 2. I otrzymuję tutaj x równa się 5 lub x minus 2 równa się minus 3. I znowu do obu stron dodaję 2. I otrzymuję x równa się minus 2, minus 3 plus 2, minus 1. Czyli x równe 5 lub minus 1 to są rozwiązania naszego równania. No, dobrym zwyczajem jest sprawdzić, że nie popełniliśmy jakiegoś tutaj błędu, więc może wstawmy do naszego równania, czyli równanie było, może tu jeszcze je przepiszę, x kwadrat minus 4x równe 5. Sprawdźmy szybciutko, że ono rzeczywiście jest spełnione. Dla x równego 5 to mam 25 minus 4 razy 5, tak? Czyli to jest 25 minus 20 równa się 5. Dobrze. I dla x równego minus 1 to mam minus 1 do kwadratu minus 4 razy minus 1, czyli 1 plus 4, czyli 5. Rzeczywiście oba te rozwiązania są dobre. I teraz tak, to równanie jest dosyć proste i ma dosyć proste rozwiązanie, więc w zasadzie można by rozwiązać je troszkę inaczej. Mianowicie może zaprezentuję to drugie rozwiązanie, czyli x kwadrat minus 4x. Teraz od obu stron odejmę 5 tutaj, to mam takie równanie. Teraz mogę się zapytać, czy moją lewą stronę udałoby mi się zapisać w takiej postaci. X razy a minus a razy x minus b równe 0. Gdybym mógł lewą stronę zapisać w takiej postaci iloczynowej, no to wiem, że iloczyn dwóch liczb jest 0, to wtedy, kiedy wystarczy, aby jedna była 0, prawda? Czyli x jest a lub x jest b. Teraz tak, jeżeli ja te nawiasy wymnożę, to dla odmiany dostanę tak, x kwadrat, potem jest minus ax minus bx plus ab. Czyli to jest x kwadrat minus x razy a plus b i plus ab równe 0. Nie równe 0, tylko po prostu to jest lewa strona. Czyli chciałbym znaleźć dwie liczby, takie, że AB jest 5 i A plus B jest 4. No i w tym wypadku oczywiście dosyć łatwo jest znaleźć takie liczby, mianowicie właśnie 5. AB równa się minus 1. Przepraszam, AB równa się minus 5. AB jest równe minus 5. No i prawda, w tym wypadku dosyć łatwo jest znaleźć, ponieważ rzeczywiście a równe 5 i b równe minus 1 spełniają te warunki, czyli lewa strona naszego równania to jest x minus 5 razy x plus 1 równe 0. No i rzeczywiście teraz iloczyn dwóch liczb jest 0, co wystarczy, aby jeden z czynników był 0, czyli x równe 5, x równe minus 1. Ale
Ta metoda, jak się jej przyjrzeć, to ona pracuje tylko w takich dosyć szczególnych sytuacjach, prawda? Żeby zgadnąć te dwie liczby, no tutaj je zgadliśmy po prostu. Gdybyśmy chcieli rozwiązywać ten układ równań, to z powrotem on by nas doprowadził do równania kwadratowego. Prawda? To są dwa równania na dwie niewiadome, ale nie liniowe. Prawda? Wobec tego, powiedzmy, z jednego z tych równań wyznaczyłbym na przykład B i wstawił do pierwszego, wtedy na A dostałbym z powrotem równanie kwadratowe. Czyli to nie jest żadna metoda rozwiązywania równań kwadratowych, to jest metoda zgadnięcia w przypadku dosyć prostych współczynników. Natomiast metoda uzupełniania do kwadratu jest metodą uniwersalną, jak to podkreśliłem i jeszcze raz podkreślam. Dobrze, zróbmy jeszcze jeden przykład. Mianowicie 10x kwadrat minus 30x minus 8 równa się 0. Żeby się zbliżyć bardzo, i zawsze tak można zrobić, prawda? Żeby się zbliżyć do tego tutaj, to ja chcę mieć, powiedzmy, przy x kwadrat współczynnik 1. Znaczy to równanie, dzielę obie strony równania przez 10, wolno mi to zrobić i dostaję tak x kwadrat. No 30 przez 10 to jest minus 3x i minus 8 dziesiątych to mogę jeszcze przez 2 podzielić, czyli to jest 4 piąte równe 0. No dobrze. I znowuż, prawda, chcę zapisać lewą stronę, ten fragmencik chcę uzupełnić do kwadratu pewnego wyrażenia, czyli x kwadrat plus, jeszcze raz to napiszę wyraźnie, czyli minus 3 to jest 2 razy minus 3 drugie razy x. Cały czas mamy w głowie ten wzór. Może tu go jeszcze przypomnę. X plus a. No, chcemy doprowadzić lewą stronę do takiej postaci, żeby odnaleźć taki fragment. I to jest x kwadrat plus 2ax plus a kwadrat. No dobrze, czyli to jest x kwadrat plus 3x. Znaczy ten fragment to x kwadrat minus 3x. To jest x kwadrat minus 3x. No i teraz, żeby mieć kwadrat pełen, to muszę dodać do tego 3, no minus 3 drugie dokładnie do kwadratu. No dobrze, ale jak dodałem, to muszę też to odjąć, żeby mieć równanie. No, nie mogę sobie bezkarnie zmienić bezkarnie no, lewej strony równania, prawda? Wtedy równanie przestanie być słuszne. No, czyli mam minus 3 drugie do kwadratu, czyli, prawda, czyli to razem to jest 0, prawda? To jest 0. No i miałem jeszcze 4 piąte, to 4 piąte zostaje, no bo było. Czyli mam to. I teraz właśnie, teraz ten fragment tutaj rozpoznaję jako kwadrat pewnego wyrażenia, mianowicie to jest x minus 3 drugie do kwadratu. To jest właśnie to. No a tu mam to, co miałem, prawda? Minus 3 drugie to jest 3 drugie do kwadratu to jest 9 czwartych i minus 4 piąte równa się 0. Teraz dodaję do obu stron 9 czwartych i dodaję 4 piąte, czyli otrzymuję x minus 3 drugie do kwadratu równa się 9 czwartych plus 4 piąte. No to co, wspólny mianownik to jest 20, czyli 20, czyli to jest 45 dwudziestych, to jest 9 czwartych plus 20, 16 dwudziestych. 45 plus 16 to jest 61 dwudziestych. Dobrze. Czyli co? Czyli widzę, teraz otrzymuję to równanie x minus 3 drugie do kwadratu jest równe 61 dwudziestych. Czyli x minus 3 drugie równa się pierwiastek z 61 dwudziestych lub x minus 3 drugie równa się minus pierwiastek z 61 dwudziestych.
No i teraz dodając 3 drugie do obu stron otrzymuję równanie x równa się 3 drugie plus pierwiastek z 61 dwudziestych lub x równa się 3 drugie minus pierwiastek z 61 dwudziestych. Sprawdźmy, że rzeczywiście te, prawda, 61 to wygląda w ogóle na liczbę pierwszą, więc tutaj to jest jakaś liczba niewymierna i nic więcej tu się, no można by jeszcze tutaj troszeczkę to uprościć, no jakby ktoś chciał 3 drugie plus pierwiastek z 61, a 20 to jest 4 razy 5, prawda? Wobec tego czwórkę mogę wyłączyć, to by było 3 drugie plus 1 druga pierwiastek z 61 piątych. No ale to niewiele tutaj, no. Może jest troszkę prościej, ale to niewiele to pomaga. No i tutaj by było analogicznie. Teraz sprawdźmy, że rzeczywiście te dwie dziwne liczby spełniają nasze równanie. A nasze równanie było tutaj. Może je sobie przekopiuję, żeby je mieć jeszcze tu i tu je. Tu je może. To jest nasze równanie i sprawdźmy, tak? Teraz, czyli 3 drugie plus pierwiastek z 61 dwudziestych do kwadratu minus 3 razy 3 drugie plus pierwiastek z 61 dwudziestych i minus 4 piąte. Ile to jest? No to liczymy. 3 drugie do kwadratu to jest 9 czwartych plus no, 2 razy 3 drugie. No, napiszę 2 razy 3 drugie razy pierwiastek z 61 dwudziestych plus pierwiastek z 61 dwudziestych do kwadratu, czyli 61 dwudziestych po prostu. Minus 3 razy 3 drugie, czyli 9 drugich. Minus 3 pierwiastki z 61 dwudziestych i minus 4 piąte. To tak, widzę, że tu mam 3 pierwiastki z 61 dwudziestych i 3 pierwiastki z 60, to mi się skraca. I co otrzymujemy? Otrzymujemy tak, 9 czwartych, napiszmy jeszcze raz, to jest tak, 9 czwartych plus 61 dwudziestych minus 9 drugich i minus 4 piąte. Dobrze, teraz tak, 61 dwudziestych to było 9 czwartych plus 4 piąte, prawda? To było tutaj, prawda? 9 to było 4, czyli to jest 9 czwartych, czyli to jest tak, 9 czwartych plus 9 czwartych plus 4 piąte minus 9 drugich minus 4 piąte. No to co, to mamy tutaj tak, 4 piąte minus 4 piąte to jest 0, 9 czwartych to, plus 9 czwartych to jest 18 czwartych minus 9 drugich, no 18 czwartych to jest właśnie 9 drugich, czyli to jest 0. Dobrze. No i teraz ten drugi x też łatwo sprawdzić, to będzie po prostu różnica tutaj tylko. To może jeszcze szybciutko sprawdźmy. 3 drugie minus pierwiastek 61 dwudziestych do kwadratu minus 3 razy 3 drugie minus dwudziestych minus 4 piąte. I co? Czyli tak mamy 9 czwartych minus 2 razy 3 drugie razy pierwiastek 61 dwudziestych plus 61 dwudziestych minus 9 drugich plus 3 pierwiastki 61 dwudziestych i minus 4 piąte. I widzimy tak, tutaj jest 3 minus 3 plus 3, te rzeczy się skracają i dostajemy 9 czwartych plus 61 dwudziestych minus 9 drugich minus 4 piąte.
Czyli to samo co tutaj, prawda? 9 czwartych plus 61 dwudziestych minus 9 minus i to jest 0, podobnie jak powyżej. Czyli rzeczywiście to są dobre rozwiązania.